Cześć, cześć, z tej strony Joanna z Zielonego Detoksu. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób dieta wpływa na to, czy zapadamy na jakieś choroby, czy nie. Ja na sobie widzę, że jeżeli na przykład wyjeżdżam w delegację albo wyjeżdżam na wakacje z rodziną, to w momencie, w którym nie mam zapewnionej odpowiedniej ilości warzyw i owoców, po około 3 dniach przeziębiam się, po prostu zaczyna mnie boleć gardło, zaczynam mieć katar, bolą mnie zatoki. Nie mogłam wyjść z podziwu, że dzieje się tak za każdym razem, kiedy w tej diecie czegoś mi brakuje. Za to z kolei, jak jestem w domu i nawet zdarzają się ciężkie dni, ale mam nieustanny dostęp do zupy mocy, nieustanny dostęp do świeżych warzyw, mój organizm jest dużo bardziej wydajny. I tak jak do tej pory, zawsze dzieliłam się z tą wskazówkami prozdrowotnymi, suplementacyjnymi, tak jak dzisiaj chciałabym Ci opowiedzieć o tym, jak to się dzieje, że jestem w stanie żyć bardzo, bardzo aktywnie na wielu płaszczyznach zawodowej, osobistej, rodzinnej, sportowej i dlaczego zawdzięczam to właściwie żywieniu i nastawieniu. To, że jestem taka aktywna, zawdzięczam tylko i wyłącznie temu, że mój organizm jest w stanie to wszystko wziąć na barki i udźwignąć. A dzieje się tylko dlatego, że o niego dbam regularnie. I stan naszego organizmu bardzo odzwierciedla nasze możliwości. Dlatego dla mnie najważniejsze jest dbanie o siebie poprzez pożywienie, poprzez sen, poprzez aktywność fizyczną. Nie wyobrażam sobie pracy, efektywnej pracy po nieprzespanej nocy. Zdarzyło mi się to naprawdę kilkakrotnie i mam wtedy zamglone myśli, nie jestem w stanie się skupić, jestem zła, opryskliwa i złośliwa dla wszystkich naokoło. O co chodzi z pożywieniem? U mnie na przykład świetnie działa jedzenie dużej ilości warzyw, ale u Ciebie może być inna sytuacja. Trzeba znaleźć żywienie optymalne dla każdej osoby. Osoby, które mają insulinoodporność, problemy z tarczycą, świetnie się czują na diecie samuraja. Ale jak to się dzieje? Ja po prostu na samym początku mojej przygody ze zdrowym odżywianiem i zdrowym trybem życia, bo uwierzcie mi, nie zawsze tak było, miałam taką kartkę, w której sobie wypisywałam, co, jak się odżywiałam danego dnia, jak się potem czułam. I w efekcie moja samoświadomość bardzo wzrastała, bo widzę to, jeżeli jak pracuję z Wami, że nie jesteście w stanie mi powiedzieć, jak się czujecie po danym posiłku, bo nie zwracacie na to żadnej uwagi. Ale w momencie, w którym skupicie się i zauważycie, czy na przykład byliście senni, bolał Was brzuch, byliście nabrzmiali, były problemy z wypróżnieniem, będziecie w stanie ustalić sobie posiłki i produkty, po których się dobrze czujecie i jesteście efektywni i energetyczni. I do tego serdecznie Was zachęcam. Jeżeli chodzi o uniwersalne reguły na zdrowie, no nie ma takich, słuchajcie, nie ma takich. W tych filmikach staram się dawać Wam wskazówki do różnych rzeczy i myślę, że będę robiła też tak, że będzie fragment merytoryczny i trochę fragment taki rozrywkowy, także ta pierwsza część, jeżeli będziecie nią zainteresowani, to spokojnie sobie oglądajcie, a jeżeli byście chcieli zobaczyć coś za kulis Zielonego Detoksu, to też zapraszam Wam na tą drugą część, zapraszam Was na tą drugą część filmików. Teraz już się z Wami żegnam, jeżeli chcielibyście, żebym poruszyła jakieś tematy merytoryczne, napiszcie mi w komentarzach pod filmikiem i do zobaczenia za tydzień.